Pan jest moim światłem i zbawieniem moim. Kogo mam się lękać? Pan jest moją siłą. Przed kim miałbym czuć trwogę? Usłysz, Panie, mój głos. Wołam do Ciebie. Zmiłuj się nade mną. Odpowiedz mi. O Tobie mówiło moje serce. Szukaj Jego oblicza. Cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Przeto szukam, o Panie, oblicza Twego. Bazylika Świętego Piotra jest siedzibą papieża. To powszechnie wiadomo. Mniej znanym faktem jest jednak to, że kamień węgielny pod tą bazyliką został położony w 1506 roku, aby upamiętnić miejsce złożenia uświęconej tkaniny, którą przewieziono z Jerozolimy. Jest to chusta z wizerunkiem twarzy Jezusa. W trakcie budowy bazyliki chusta zniknęła z bazyliki Świętego Piotra i z Rzymu, ale ślady tej relikwii wciąż można odnaleźć w tym kościele, w tym mieście, na tym moście i na całym świecie. Ale zacznijmy od samego mostu. To jest kościół świętego Sylwestra in Capite w samym sercu Rzymu. Nazwa in Capite odnosi się do ściętej głowy świętego Jana Chrzciciela, która znajduje się w tym kościele jako relikwia chrześcijańska. Jednak ważniejsza dla mnichów, którzy tu mieszkali, była kopia uświęconej chusty z wizerunkiem twarzy Chrystusa, pochodząca z III wieku, która była tutaj przechowywana aż do roku 1870. Ten wspaniały kościół poświęcony jest papieżowi świętemu Sylwestrowi, który ochrzcił cesarza Konstantyna w IV wieku. Kościół ten objęli Benedyktynie, następnie greccy mnisi. Ma on za sobą wspaniałą historię. W roku 1197 mnisi sprowadzili tutaj z Konstantynopola kawałek czaszki świętego Jana Chrzciciela. Jak już wspomniano, sama czaszka nie jest jedynym istotnym elementem, gdyż tutaj znajdziemy wszędzie najwcześniejsze wzmianki o chuście. Nie wiemy dokładnie, kiedy kopia chusty została stworzona w Edessie, w Urfie na terenie dzisiejszej Turcji, i została sprowadzona do Rzymu. Kopia ta jest dziś strzeżona w kaplicy Sykstyńskiej. Jednakże kościół jest ozdobiony licznymi wizerunkami przedstawiającymi zarówno chustę, jak i głowę świętego Jana. Oba oblicza wyglądają podobnie. Jezus był spokrewniony z Janem, stąd też podobieństwo twarzy Jezusa do swojego kuzyna Jana Chrzciciela. Artyści starali się pokazać to podobieństwo. Chęć i pragnienie ujrzenia oblicza Boga jest wątkiem przewodnim przewijającym się przez całą Biblię. Podążamy tym szlakiem przez Górę Abruzji do Manopello, aby zobaczyć uświęconą chustę.
Od samego początku wierzono, że nie stworzyła jej ludzka ręka. Pozostawała ona w ukryciu i zapomnieniu przez wieki, ale nie zagubiono jej. To, co ujrzymy za moment, pragnęli zobaczyć cesarze i papieże, lecz nie mogli, tak jak my możemy ujrzeć dzisiaj. Wiemy, że wizerunek ten jest cudem. Nie zawiera kolorów. Wydaje się być malowany światłem. I chociaż nie mówi, to jednak przemawia do nas wiecznym słowem Jezusa Chrystusa. Jest to żywy obraz. Nic bardziej nie przypomina nam o Bożym miłosierdziu, jak ten wizerunek ludzkiej twarzy. Nie wiemy, w jaki sposób Volto Santo, tak uświęcona chusta nazywana z Manopello, naprawdę tu dotarła. To było całkowite odludzie. Wiemy natomiast, że dzisiaj Manopello stało się celem dla pielgrzymów z całego świata. Właśnie słyszymy podjeżdżający autobus, pełen pielgrzymów z Brazylii. Wiemy, że ta uświęcona chusta została tu przywieziona z Rzymu. Teraz przyjrzymy się miejscu, gdzie została początkowo ukryta. Tutaj widzimy blok jednej z kolumn kościoła, który pochodzi z 1638 roku. Volto Santo został przekazany franciszkanom kapucynom. Jest to jednak trochę dziwne, że chusta leżała ukryta w tej ścianie przez 40 lat. Jeśli był to prezent dla mnichów, dlaczego musiano go zabudować i ukrywać? To, w jaki sposób tutaj się dostał, pozostaje owiane tajemnicą. Również sama uświęcona chusta, czy sudarium z Jerozolimy, jakby ona tutaj pierwotnie nazywana, którą to widzimy, jest pełna tajemnic. Podobnie jak łąka w lecie pełna jest motyli. Chociaż istnieje tu wiele niewiadomych, co do niektórych rzeczy możemy być pewni. Pewne jest, że chusta istnieje, jak również, że nikt nie może wyjaśnić tajemniczego charakteru tego absolutnie wyjątkowego przedmiotu, który zawiera niezliczoną ilość wizerunków, zmieniających się wraz ze światłem. Dla każdej osoby wygląda on inaczej. Dla Afrykańczyka wygląda jak Afrykańczyk, dla Azjaty jak Azjata. Przedstawia niewinną twarz. W równym stopniu przemawia do mężczyzn i kobiet. Posiada ona wiele nazw, ale nigdy nie zmieniła się jej tożsamość i charakter. Każdy pielgrzym, który przybył do Manopello, mógłby dodać więcej swoich spostrzeżeń, patrząc na wizerunek świętej twarzy. Widzimy tutaj Madonnę. To były drzwi z trzema zamkami, trzema kluczami. Jeden klucz był w posiadaniu proboszcza, jeden klucz był u burmistrza, a jeden klucz u opiekuna w klasztorze kapucynów. Tylko wszystkie trzy użyte w tym samym czasie mogły otworzyć drzwi, by dostać się do chusty. Przez resztę czasu była ona przechowywana w tym małym tabernakulum i była wyjmowana tylko na wieczorną procesję 6 sierpnia, święto przemienienia pańskiego. Wynoszono ją przez główną bramę. W małym kościele po wieczornej mszy świętej znoszono ją ze wzgórza Turyńskiego za pierwszy zakręt i wracano. Później procesja w trzecią niedzielę maja została dodana do tej tradycji, a zatem tylko dwa razy w ciągu roku chusta była pokazywana publicznie. Trwało to do roku 1948. Wtedy zdecydowano, że chusta zostanie wyjęta z tabernakulum i wystawiona przez cały rok na zewnątrz nad ołtarzem. To mniej więcej stan, w którym widzimy ją dzisiaj, z lampami, które ją teraz oświetlają. W Rzymie była uważana za prawdziwy skarb papieży. Dlatego w roku 1506 zaplanowano, że zostanie złożona w największej kolumnie, w największej bazylice chrześcijaństwa. Kolumna została zbudowana jako ogromny skarbiec do jej ochrony. Jednak w tajemniczy sposób chusta znikła podczas grabieży Rzymu. W roku 1527 sudarium sprowadzono i bezpiecznie przechowywano w pobliżu wioski Manopello. Volto Santo z Manopello to nic innego jak sudarium, chusta z grobu świętego z Jerozolimy, która przykrywała twarz Chrystusa.
Oczywiście wydaje się to absolutnie niewiarygodne. Nie ma jednakże innej teorii, która mogłaby konkurować z tym przypuszczeniem. Lub jakiejkolwiek innej hipotezy dotyczącej powstania tego wizerunku. Twierdzenie to jest poparte faktem, że chusta została wykonana z unikalnego materiału, jakim jest morski jedwabny bisior, zwany również złotem z mórz. Przyniosłem niewielką próbkę, która może rzucić nieco światła na tę kwestię. Bisior jest światłoczuły. Jest to specyficzna cecha, która sprawia, że gdy przechowywany jest w cieniu, jego barwa jest brązowa, ale poddany działaniu światła zaczyna lśnić na złoty kolor. Jego blask jest niezwykły i można go porównać może jedynie do płonącego krzewu na pustyni za czasów Mojżesza. Możecie zobaczyć, jak lśni. Tutaj widać, jak błyszczy w słońcu i staje się złotem z morza. W cieniu powraca do swojego brązowego cienia. W słońcu lśni. W cieniu powraca do brązowej barwy. Właśnie wyjaśniłem, skąd w tej małej bazylice w Manopello znalazło się sudarium z grobu Chrystusa w Jerozolimie. Nie ma alternatywnego wyjaśnienia tej kwestii. Jeśli weźmiemy pod uwagę sześć następnych elementów i poważnie je przeanalizujemy. Pierwszy to Ewangelia według świętego Jana o zmartwychwstaniu Chrystusa. Drugi, jeśli poddamy analizie wszystkie powiązane z tym przedmioty, jak na przykład całun turyński, krwawa chusta z Oviedo w Hiszpanii, płótno z Cahors we Francji, z Corneli Münster w Niemczech oraz ta chusta z Manopello. Po trzecie, jeśli przeanalizujemy strukturę grobu w Jerozolimie, która nigdy nie uległa zmianie. Grób został zniszczony, ale został odnowiony i zachowana została jego struktura. Po czwarte i piąte, jeśli rozważymy godzinę zmartwychwstania i światło, jakie panowało tamtej porze, w końcu materiał, z którego wykonana jest chusta, morski jedwab, czyli bisior, oraz jego światłoczułość. Tutaj chcielibyśmy pokrótce przypomnieć historię zapisaną w Ewangelii według świętego Jana. Mowa jest tam o początku dnia, o świcie. Kiedy było jeszcze ciemno, oznacza to porę na krótko przed wschodem słońca w Jerozolimie, ponieważ świt trwa tam bardzo krótko. Najpierw jest ciemno, potem jest jasno. Potem Maria Magdalena pośpiesznie zdąża do grobu Jezusa, a następnie widzi, że jest on otwarty. Przestraszyła się tego. Ona nie mówi, że zmartwychwstał. Nie oznacza to jednak, że była mniej spostrzegawcza niż apostołowie. W każdym razie pobiegła do nich. W tym momencie apostołowie najprawdopodobniej zebrali się na górze Syjon, w górnym pomieszczeniu, gdzie świętowali Wielki Czwartek z Panem. Tutaj będą później obchodzić także Pięćdziesiątnicę. Ona nie powiedziała im, że Pan zmartwychwstał. Ona powiedziała im, że Pan został zabrany, ale nie wie dokąd. Droga z góry Syjon do grobu zajmuje jakieś 15 minut. Apostołowie byli zaniepokojeni. Jan i Piotr pobiegli do grobu. Jan dotarł tam szybciej. Schylił się, by zajrzeć do grobu, co oznacza, że wejście usytuowane było nisko. Grób w Jerozolimie jest skierowany na wschód. Jest to niewielka komora z korytarzem po lewej stronie i z kamienną ławą po prawej stronie. Na tej ławie w grobie położono martwego Pana. Jan schylił się i zajrzał do grobu.
Warto zauważyć, że nie wszedł do grobu, ponieważ dla pobożnych Żydów najsurowszym prawem było prawo dotyczące czystości. Tak było kiedyś i tak jest dziś. Surowe prawa kształtowały Judaizm na przestrzeni dziejów. Nie można było spożywać żadnej wieprzowiny. Dotyczyło to również niektórych gatunków ryb, ale za najbardziej nieczyste uważane było wszystko, co miało związek z grobem. To była naturalna bojaźń, która powstrzymywała Jana przed wejściem do grobu. Pobożni Żydzi nie wchodzili do grobu. Jan zatrzymał się i nie wszedł do środka. Potem również Piotr dotarł do grobu, ale z jakiegoś powodu wydawał się nie mieć tej bojaźni. Nie oznacza to, że byłby w mniejszym stopniu Żydem niż Jan. Przestrzegał wszystkich praw jednakowo, ale to on przed niemalże 40 godzinami zaparł się Jezusa, mówiąc: nie znam tego człowieka. Potem obserwował z daleka ukrzyżowanie Jezusa i jego śmierć. Mógł usłyszeć z odległości ostatni krzyk Jezusa. Jednak to Piotrowi Jezus powierzył powołanie pierwszej wspólnoty Kościoła. Piotr był pierwszym, który rozpoznał w Jezusie Mesjasza, którego ten potem nazwał skałą. Miał być fundamentem, na którym powstanie Kościół. Teraz Piotr był wstrząśnięty. Nie możemy w pełni oddać stanu emocjonalnego, w jakim się znajdował. W takim stanie Piotr wszedł do grobu. I tu pojawia się niezwykle istotny element do rozważenia. Tutaj właśnie pojawia się wzmianka o różnych płótnach. W Ewangelii świętego Jana grób nie jest pusty. Zamiast tego jest tam pełno różnych materiałów i tkanin. Powodem tego jest fakt, iż w żydowskich pochówkach w tamtych czasach używano w różnych ilościach różnych materiałów do ukrycia ciała. Było tam zatem wiele tkanin, a w środku było ciemno. Nie można było nic zobaczyć, zwłaszcza z zewnątrz. Z wyjątkiem niewielkiego przejścia po prawej stronie podłogi, tuż za wejściem, Piotr mógł w zasadzie poruszać się tylko po omacku. Czuł, że Jezusa już tam nie było. Ewangelia mówi nam, że oddzielnie leżało tam sudarium, chusta, którą ukryta była twarz Chrystusa. Biorąc pod uwagę strukturę grobu, istnieje tylko jedno miejsce, do którego może odnosić się to stwierdzenie, ponieważ grób i ława nie były niepościelonym łóżkiem, gdzie chusta mogła się zagubić i pozostać niezauważona w szczelinie. Oddzielnie może oznaczać jedynie miejsce na podłodze. Ze względu na ułożenie pod kątem, podłoga była jedynym miejscem, gdzie w tym momencie docierało trochę światła z zewnątrz. Słońce właśnie wschodziło. Teraz pierwsze promienie słońca docierały przez małe wejście do tego miejsca. Tam na podłodze leżał ten skrawek materiału, chusta. I jak czytamy, była ona złożona. Była ona trochę pognieciona, nie leżała płasko na podłodze. Nie przypominała kawałka papieru. Można było dostrzec, że coś tam leży, lekko uniesione, nierówne. Wtedy właśnie Piotr zobaczył coś, co i my możemy zobaczyć. Zobaczył coś błyszczącego. Naturalnie podniósł to i rozłożył. Oczywiście nie zostawił tego w grobie, ale wyniósł, by obejrzeć przy świetle słonecznym. Potem zobaczył to, co my widzimy również dzisiaj. Zobaczył, że zna tego człowieka. Zobaczył, że Jezus żyje. Zobaczył, że ta chusta nie była już nieczysta. Zobaczył, że wszystko się zmieniło. Następnie Ewangelia mówi, że nie ma ani jednego słowa, za dużo lub za mało, że nadszedł drugi apostoł, ujrzał i uwierzył. Gdyby wszedł i zobaczył tylko grób, wówczas nie byłoby tego, w co wierzy. Nie jest powiedziano Marii Magdalenie, że zobaczyła i uwierzyła. Napisane jest tylko, że powiedziała: zabrano Pana. To stwierdzenie pokazuje bardzo naturalne odkrycie, różne postrzeganie tej sytuacji przez Marię Magdalenę, przez Piotra i Jana, spowodowane jest znalezieniem chusty wykonanej z bisioru, która lśniła w promieniach słońca. To było źródłem różnicy w postrzeganiu. Obaj apostołowie byli w grobie i obaj zdawali sobie sprawę, że wszystko się zmieniło. Wiedzieli, co muszą zrobić, ponieważ nie było czasu do stracenia. W końcu grób ustrzeżony, zabrali wszystko. Były tam też inne tkaniny i płótna. Całą Turyński z pewnością był wśród nich, ale wewnątrz grobu. Nie mogli go rozwinąć i obejrzeć, gdyż miał on 4 metry długości. Najważniejszym, kluczowym kawałkiem materiału
była tkanina z żywym wizerunkiem Chrystusa. Święte sudarium. To pokazało, że wszystko się zmieniło. Nieczystość przestała istnieć. Śmierć straciła swoją moc. Zabrali wszystko i uciekli z powrotem do miejsca, z którego przybyli. A potem kilka wierszy później pojawia się ważny fragment, w którym jest napisane, że tego samego wieczoru, tego samego dnia w niedzielę wielkanocną, Jezus stanął pośród nich, wszedł do środka mimo zamkniętych drzwi, które zamknęli z obawy przed Żydami. I tchnął na nich, mówiąc, witajcie, pokój wam. Wyrażenie mówiące, że zamknęli drzwi z obawy przed Żydami, jest bardzo dziwne, ponieważ sami byli Żydami. Mogli pójść gdziekolwiek ze strachu przed Żydami. Fakt, że pozostali jednak w tym pomieszczeniu i zamknęli drzwi, wyjaśnia coś w sposób dość jasny. Mieli ze sobą coś, co wywoływał strach. Gdyby poszli do centrum miasta następnego dnia i powiedzieli ludziom, że Jezus zmartwychwstał, wówczas ludzie pomyśleliby, no tak, Jezus został im odebrany, został zabity, a teraz biedacy oszaleli. Gdyby apostołowie powiedzieli, mamy dowody, zabraliśmy coś ze sobą, mamy coś z grobu, wtedy ty i ja nie siedzielibyśmy tutaj. Kościół by nie istniał. Chrześcijaństwo nie istniałoby. Cały świat wyglądałby inaczej. Kultura żydowska po prostu byłaby w stanie sobie z tym poradzić. Gdyby apostołowie powiedzieli, tego dnia mamy coś z grobu, z najbardziej nieczystego miejsca, coś, co zawiera wizerunek, coś, co łamie drugie przykazanie. Ta delikatna tkanina złamała za jednym razem dwa główne filary żydowskiej kultury, przykazań i zakazów. Absolutnie niemożliwe było ujawnienie tej tajemnicy w tamtym czasie. Po prostu nie mogli o tym rozmawiać. To jest powodem, dla którego Jan wiele lat później mógł mówić tylko o sudarium, ale nie o wizerunku. O fakcie zabrania tkaniny z pustego grobu. Dzień Zmartwychwstania stworzył tajemnicę w Kościele. Zaczęło się od arkanum, jak można było później to nazwać po łacinie. Bo ten mały skrawek materiału, który był tak enigmatyczny na przestrzeni wieków, był tam. Ten mały skrawek materiału przemawia przez całą historię. A teraz przemawia do nas, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, że to właśnie ta chusta, którą możemy zobaczyć tutaj w Manopello. W przeszłości po prostu niemożliwe było rozpoznanie w pełni znaczenia, bo tylko dzisiaj możemy zebrać razem, odczytać i ujawnić nieliczoną ilość elementów jak w układance. Wcześniej były one rozproszone po całym świecie, w Turynie, w Oviedo, w Cahors, w Rzymie, Manopello, w Jerozolimie. Dziś po raz pierwszy możemy zobaczyć to wszystko jako jeden obraz dzięki rewolucji cyfrowej. W tym kontekście ten prawdziwy wizerunek pojawia się i wraca do historii niczym na Bożym USB dla przyszłych pokoleń, przepełniony jest dobrymi nowinami. W żaden sposób nie odrzuca on jakiegokolwiek wersu lub słów Ewangelii. Zamiast tego streszcza prawdę Ewangelii, przenosząc się na nowy poziom informacji i zrozumienia, co nie mniej istotne, na poziom obrazów w prawdziwie ikoniczny, przełomowy sposób. Kogo mam się lękać? Pan jest moją siłą. Przed kim miałbym czuć trwogę? Usłysz, Panie, mój głos. Wołam do Ciebie. Zmiłuj się nade mną. Odpowiedz mi. O Tobie mówiło moje serce. Szukaj Jego oblicza. Przeto szukam, o Panie, oblicza Twojego.